Ja wam tylko powiem, amerykańskie auta. Zachwycacie się amerykańskimi autami. Patrzcie, patrzcie, jak to wygląda. Tak one wyglądają, auta. O. Kupujecie auta, które praktycznie nie istnieją. To nie jest tylko jeden przypadek, bo jeżeli uważnie ktoś śledzi na kanale moje filmy, to niestety tak Amerykanie dbają o auta. Właściwie nie dbają. Także może tego nie widać, ale auta powyżej 10 lat tutaj, 8-letnie, to są po prostu zużyte, zajechane, zniszczone. Także tylko taki mały przykład i to nie wiem, jak to w ogóle jest dopuszczone do ruchu, to nie mam w ogóle progu. Także to, co wszystko idzie do nas, to jest wszystko powypadkowe, składane, lepione. Może ktoś rzeczywiście będzie miał fuksa i trafi na coś dobrego, ale się zaczyna ognisko korozji, ale Hondaje tutaj mają bardzo dobre. Honda i Toyoty są bardzo odporne na korozję i praktycznie tam jest następna Toyota i praktycznie to tutaj króluje, kogo nie stać albo kogo stać na droższe, no to kupuje droższy i po prostu zmienia zawczasu auto, a biedniejsi, no cóż, jak już to Hyundai, Toyota, Honda, takie tutaj są marki i modele. No a przy okazji pozdrawiam z Chicago, spod Bazyliki Świętego Jacka, także z polskiej parafii. Także to jest St. Hyacinth, żebyście nie szukali St. Jack, tylko to jest St. Hyacinth Bazylika ze Chicago. No, także tak to wygląda na dzień dzisiejszy odnośnie aut. A ja temat aut podjąłem, bo ja też będę potrzebował w przyszłym roku auto. No i w sumie, jak patrzę te ceny w dolarach i patrzę to, co oni tutaj jeszcze oferują dla swoich na swój rynek, to jest po prostu śmiech na sali, nie? Taniej się opłaca chyba ściągnąć europejskie auto. No bo nie wiem inaczej. No. Proszę bardzo, 4 Toyoty, 4 japońskie auta może. Toyota, Honda i chyba Honda tam jest. Jak się nie mylę. Tak, Honda. No. No to jest po prostu jaja niemożliwe. Zapraszam na kanał.